Dzień dobry Państwu. Postanowiłem wybrać się na krótki spacer, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i ku mojemu zadowoleniu udało mi się zobaczyć pierwsze kwiatki, które już zwiastują, że pojawia się w naszym mieście powoli wiosna. Przyroda budzi się do życia, dni są coraz dłuższe, a słońce coraz częściej zagląda zza chmur, grzejąc nasze serce oraz duszę. Marzec to początek właśnie tej pory roku i początek wiosennych porządków, momentu, w którym możemy zregenerować swoje siły życiowe w aspekcie fizycznym oraz mentalnym. Wiosenne porządki oraz ich tradycje są zależne od krajów, zwyczajów i wierzeń. W większości państw to znak, że zima już odeszła i przyszedł czas na przygotowanie naszych domów pod wiosenno-letnią aurę, pod różnego rodzaju spotkań plenerowych. To czas właśnie odgracania, ale niekoniecznie te wiosenne porządki muszą być jakieś wielkie, bo wystarczy tylko, że przestawimy mebel albo dołożymy roślinkę na parapecie i już od razu może nam się zrobić lepiej na sercu oraz na duszy. To fizyczny aspekt takiej regeneracji sił życiowych, natomiast jeżeli chodzi o mentalne rzeczy i samopoczucie, to dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Drzemki w Pracy. Żyjemy w takich czasach, że mamy często dostęp do internetu, do social mediów, do sprzętu elektronicznego, który, no nie ukrywajmy, jest bardzo uzależniający. W konsekwencji czego zazwyczaj kładziemy się bardzo późno spać, przegapiając bardzo ważną dla nas fazę REM i w związku z czym, kiedy się budzimy i idziemy do pracy, jesteśmy bardzo niewyspani. Wówczas to sięgamy po różnego rodzaju napoje energetyczne, czy słodzoną kawę, która no niestety powoduje przypływ energii tylko na chwilę, w konsekwencji czego potem czujemy się o wiele gorzej. Dlatego tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że drzemka w pracy, albo w ogóle drzemka, która trwa 10-20 minut, jest dla nas zbawienna i nie jest niczym złym. Badania naukowe wykazały, że poprawia ono koncentrację, uwagę, a co najważniejsze, produkuje dużą ilość dopaminy, która jest odpowiedzialna m.in. za właśnie motywację w pracy. I tutaj kilka ciekawostek historycznych. Drzemki preferował na przykład Winston Churchill, Napoleon Bonaparte czy Thomas Edison. A sam były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama również niejednokrotnie mówił, że 15-minutowa drzemka jest dla niego bardzo ważna, bo później dzięki temu może normalnie funkcjonować. A druga ciekawostka jest taka, że na przykład w Chinach drzemki są wpisane w konstytucję tamtego kraju. Ale ja mam nadzieję, że Państwo się wyspali i są gotowi na to, żeby stawić czoła wielu wyzwaniom dzisiejszego tygodnia, który się właśnie zaczął.